tu Radio Kurier Galicyjski. Słuchają Państwo Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie przy mikrofonie Andrzej Końko. Dziś nasz program poświęcony ciekawostce kulturalnej i społecznej. We Lwowie dobiegł końca 13. Międzynarodowy Festiwal Odkrywamy Paderewskiego. Tegoroczna edycja festiwalu Odkrywamy Paderewskiego, która odbyła się w dniach 15-17 listopada, była poświęcona dwóm wielkim postaciom związanym z Lwowem: Zbigniewowi Herbertowi w setną rocznicę urodzin oraz Adamowi Didurowi w 150. rocznicę jego urodzin. W pierwszym dniu festiwalu konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie Dorota Dmuchowska oraz prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego Adam Bala, przedstawiciele polskiej społeczności Lwowa, goście z Polski złożyli kwiaty pod kolumną Adama Mickiewicza, upamiętniając 120. rocznicę odsłonięcia pomnika wielkiego poety w Lwowie. W sposób taki symboliczny rozpoczęliśmy 13. edycję Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego. W ramach tego festiwalu obchodzimy w pierwszym koncercie inauguracyjnym 120. rocznicę odsłonięcia kolumny Mickiewicza, między innymi. I właśnie przed chwilą, jestem bardzo szczęśliwy, zebraliśmy mieszkańców Lwowa, polskich mieszkańców Lwowa, którzy w sposób taki symboliczny właśnie uczcili tą rocznicę, to święto. Kolumna Mickiewicza jest takim bardzo pięknym symbolem miasta Lwowa. Jak powiedział kiedyś Tadeusz Eder, dyrektor Opery Lwowskiej, nie byłoby pięknego Lwowa bez dwóch elementów, to znaczy kolumny Mickiewicza i Opery Lwowskiej. Gdyby zabrakło tych dwóch obiektów, Lwów byłby zupełnie innym miastem. Mówi Adam Bala, prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Lwowski pomnik Adama Mickiewicza uważany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Odsłonięcie odbyło się 30 października 1904 roku. Na uroczystość wówczas przybył z Paryża syn poety Władysław Mickiewicz. W konkursie wybrano projekt Antoniego Popiela, wykładowcy rysunku na Politechnice Lwowskiej. W 2022 roku, w pierwszych miesiącach od eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, pomnik wieszcza został zabezpieczony przeciw odłamkom i fali uderzeniowej. Przed pomnikiem Adama Mickiewicza przed chwilą składaliśmy wieńce, kwiaty od towarzystw. Właśnie również konsulat brał udział w tym. Także dla nas ten pomnik jest dla nas coś nadzwyczajnego, dla nas lwowiaków, bo zawsze, co roku zbieramy się tutaj, składamy wieńce. Za Związku Radzieckiego tego nie było, pojedynczo tylko podchodziliśmy, obchodziliśmy ten pomnik, poglądaliśmy dookoła i tyle, na tym się skończyło. Być tutaj, w tym miejscu, to jest nasze święte miejsce, w którym właśnie znajdujemy się i bierzemy udział w tych uroczystościach i tak dalej. Mówi Krzysztof Rumiński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa nad Grobami Wojskowymi. Zbigniew Seganowski z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu mówił o tym, że będąc we Lwowie zawsze stara się podejść do pomnika Mickiewicza, by uszanować jego pamięć i oddać mu hołd. Jest to wielki symbol dla całego naszego narodu, nie tylko we Lwowie, nie tylko w macierzystej Polsce, ale na całym świecie dla wszystkich Polaków. I wielki symbol tutaj też Lwowa, z tego co słyszałem od przed chwilką od przewodnika jednego, że dwa takie symbole utożsamia z Lwowem, czy Lwów z nimi. Mianowicie opera zbudowana w 1901 roku w ciągu dwóch lat, co jest sukcesem budowlanym. No i pomnik Mickiewicza, który ma ponad 20 metrów, więc bardzo dobrze widoczny i łatwo do niego trafić oczywiście, no ale i bardzo ważna postać w związku z tym jest dużą radością, żeby móc koło niego być, przybyć, wyrazić hołd dla jego postaci.
mówi Zbigniew Seganowski z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. Wieczorem 15 listopada w Lwowskiej Filharmonii Narodowej imienia Schoryka odbył się uroczysty koncert z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 120. rocznicy odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. W wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Lwowskiej Filharmonii Narodowej pod batutą Wolodymyra Sywohipa został wykonany poemat symfoniczny inspirowany poematem Mickiewicza Grażyna, Borysa Latoszyńskiego oraz suita ukraińska Mykoły Kolesy. W wykonaniu znakomitych muzyków, zwycięzców wielu międzynarodowych konkursów, polskiego akordeonisty Klaudiusza Barana oraz ukraińskich artystów, pianistki Marianny Humeckiej i skrzypka Mykoły Hawiuka zabrzmiały słynne polskie tanga. No tak, oczywiście festiwal na początku poświęcaliśmy przede wszystkim Ignacemu Janowi Paderewskiemu i jego muzyce, ale oczywiście z czasem festiwal nam się rozrósł i poświęcamy go wszystkim ważnym rocznicom związanym czy to z muzykami, czy z wydarzeniami historycznymi, czy z ludźmi sztuki szeroko rozumianymi, Chopinowi, Sienkiewiczowi, Moniuszce, no i wielu innym. W tym roku Herbertowi oczywiście, Lidurowi. Mówi Adam Bala, prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. W drugim dniu festiwalu w Pałacu Potockich odbyła się uroczystość wręczenia nagrody przyznawanej przez kapitułę Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego Wyróżnienie Paderewski. Nagroda przyznawana jest w uznaniu zasług za szczególny wkład w budowanie dobrych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą, zaangażowanie w działania na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, a także popularyzację spuścizny twórczej oraz dokonań Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku statuetkami Paderewski Duta Andrzeja Renesa wyróżniono polskiego polityka, historyka, politologa profesora Pawła Kowala oraz profesora Mykołaja Kniarzyckiego, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy oraz profesora Marka Wilczyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. W sali lustrzanej Pałacu Potockich zaprezentowano także wystawę prac uczestników konkursu lwowskich studentów grafiku pod tytułem Pan Kogito we Lwowie, zorganizowanego z okazji 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta. Po wręczeniu nagród odbył się panel dyskusyjny Lwów Zbigniewa Herberta i wspólna przestrzeń dla ukraińskiej, polskiej i żydowskiej kultury poświęcony Zbigniewowi Herbertowi w 100. rocznicę urodzin z udziałem ukraińskich i polskich prelegentów. Na zakończenie drugiego festiwalowego dnia uczestnicy wydarzenia obejrzeli monodramat Ostatnie tango z Herbertem. Spektakl oparty w całości na twórczości Zbigniewa Herberta od Lasu Ardeńskiego do Przesłania pana Kogito. Autor i wykonawca Przemysław Tejkowski. Mam nadzieję, że to taka iskierka nadziei, bo te tanga to są przede wszystkim o miłości, ale też o życiu. I wydaje mi się, że geniusz tych tak naprawdę prostych piosenek, ale jednak napisanych przez bardzo dobrych kompozytorów, którzy włożyli też swoją całą duszę jakby w powstanie tych utworów, więc udało nam się dzisiaj przekazać lwowskiej publiczności. Mówi Klaudiusz Baran, akordeonista, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pięćdziesiąta rocznica urodzin Adama Dziedura była okazją do zorganizowania hali operowej w bliskiej współpracy z Teatrem Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej we Lwowie, który dla śpiewaka był wiele lat niemal domem, oraz Operą Śląską, której twórcą był Adam Dziedur. Ostatni dzień festiwalu poświęcamy Adamowi Dziedurowi, wielkiej postaci związanej z Lwowem. Adam Dziedur jest zwany basem wszechczasów. Zrobił fenomenalną karierę, ale rozpoczął tutaj we Lwowie, natomiast kontynuował ją w Metropolitan Opera. Tam nazwany został basem wszechczasów, a później wrócił do Lwowa i był kierownikiem artystycznym opery, a później Opery Śląskiej.
z całą pewnością, ja nawet nie podejrzewam i nie pamiętam, żeby cokolwiek odbywało się w związku z Didurem, ale teraz mamy 150. rocznicę urodzin, więc jak nie pamiętać o takim bohaterze, wielkim artyście. Podkreśla Adam Bala, prezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor generalny festiwalu Odkrywamy Paderewskiego. Gala operowa poświęcona osobie Adama Didura była pierwszym w historii aktem bliskiej współpracy dwóch instytucji, które tak wiele zawdzięczają postaci Adama Didura. W 1945 roku utrata Lwowa determinowała powstanie Opery Śląskiej, która stała się miejscem pracy dla wielu artystów związanych ze Lwowem. Wrażenia są wspaniałe i będą niezapomniane. Generalnie ta edycja festiwalowa jest wspaniała. To jest, można powiedzieć, wielka uczta duchowa, na którą lwowiacy czekają na pewno przez cały rok, dlatego że w dzisiejszych czasach, tym bardziej takich trudnych, wojennych czasach, o coś dobrego, ciekawego, wspaniałego, związanego ze sztuką jest trudno. A to, co nam dzisiaj pokazali śpiewacy, nasze piękne lwowskie opery, orkiestra i w ogóle muzyka Paderewskiego i Mozarta, to jest wielka uczta duchowa. Także dziękujemy serdecznie. Mówi Irena Slobodziana, nauczycielka liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Dwa koncerty 13. Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego wzbudziły ogromne zainteresowanie. Wszyscy artyści zostali przyjęci bardzo gorąco przez lwowską publiczność. Festiwal Odkrywamy Paderewskiego bez wątpienia jest ważnym momentem w dzisiejszym życiu kulturalnym Lwowa. Dwa dni wydarzenia po raz kolejny pokazały, jak istotną jest taka inicjatywa. Z jednej strony przypomina o polskim dziedzictwie kulturowym miasta, a z drugiej wprowadza współczesną lwowską inteligencję w bogatą historię Lwowa, ukazując jej wielokulturowy charakter. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za pomoc w stworzeniu programu moim kolegom Konstantemu Czawadze, Annie Gordijewskiej, Aleksandrowi Kuśnierzowi i Andrzejowi Borysewiczu. Na tym kończymy dzisiejsze wiadomości Kuriera Galicyjskiego. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych audycji, a także odwiedzania strony Kuriera Galicyjskiego w mediach społecznościowych, gdzie znajdą Państwo więcej aktualnej informacji. Życzymy spokojnego jesiennego dnia i do usłyszenia. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.